To miał być kolejny rutynowy wywiad podczas partyjnych prawyborów. Radziula Sikorski czuł się pewnie, co mogło pójść nie tak. TVN, Monika Olejnik. Zapewne pytania też były z grubsza ustalane, jednak na końcu wszystko wymknęło się spod kontroli. Niektórzy twierdzą, że to była ustawka, żeby zawczasu rozładować temat, tylko że nie będzie żadnego zawczasu, o czym za chwilę. A fakty są takie, że chłop rzeczywiście się zagotował. Moim zdaniem niepotrzebnie, no bo jeżeli ktoś nazywał się Applebaum, no to wiadomo, że z Kamucy nie pochodzi, prawda? No i w tym kontekście warto przywołać mądrości pana Andrzeja. Ja mówię, to nikt w Polsce nie wie, ile tak naprawdę ma w sobie krwi żydowskiej. Witam was. W tym materiale będę starał się wam udowodnić, że nie mieliśmy do czynienia z ustawką, bo wiem, że to jest modna teza. Jednak sami zobaczycie, że to wcale nie jest podobne, wcale nie jest podobne. Owszem, sprawa śmierdzi, ponieważ Monika Olejnik miała powoływać się na zwroty, na słowa, które nie padły w tekście źródłowym, ale przede wszystkim to Radek Sikorski wyłożył się o własne nogi. Przyznam, że to mnie zaskoczyło w Tygodniku Powszechnym. Przeczytałam o tym, że dla członków Koalicji Obywatelskiej mówią, że problemem jest pochodzenie jego żony. Co by pan odpowiedział panu autorowi Tygodnika Powszechnego na to, na te słowa? Sami słyszeliście, Monika Olejnik nic nie wspominała o żydowskim pochodzeniu. Co więcej, w tekście, na którym bazowała, czyli artykule w Tygodniku Powszechnym, tam również na ten temat była cisza. To chodzi o zagraniczne pochodzenie. Zresztą nawet nie było mowy o pochodzeniu, tylko o tym, że amerykańska obywatelka uwikłała się w amerykańską politykę, no i w domyśle ciążyłoby to przy ewentualnej prezydenturze męża. To Radio Sikorski się pogubił i odpowiedział: a co pani sądzi? Przecież to jest najgłupsze, co można było odpowiedzieć, będąc pytanym. Radziula powtórzył to jeszcze raz, by zyskać na czasie, no i styki się przepaliły i wyskoczył z żydowskimi korzeniami. Ja bym powiedział, że jest już świecka tradycja, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego. Świecką tradycją to raczej jest fakt ukrywania przez sztaby wyborcze żydowskich korzeni pierwszych dam i to zawsze wychodzi jakoś tak przypadkiem po czasie. Ale przede wszystkim to Radziula wyskoczył z żydowskimi korzeniami zamiast z amerykańskim pochodzeniem. Ale co więcej, Tygodnik Powszechny zarzuca Monice Olejnik manipulację, ponieważ tam w ogóle miało nie paść, w ogóle nie miał paść zwrot o pochodzeniu. To chodziło o amerykańskie koterie polityczne. Przecież to wszystko jest do sprawdzenia. Pisali o problemach związanych z kojarzeniem jej ze środowiskiem demokratów, że porównywała Trumpa do Hitlera czy Stalina. Co więcej, pisali, że Cezary Tomczyk miał mówić, że administracja Trumpa już zdążyła się skontaktować z uśmiechniętymi, no i Radziula nie może być prezydentem. Tak więc chłop sam odpalił temat i się na nim koncertowo wyrżnął, ponieważ zabrakło dosłownie sekund. Otóż po celnej odpowiedzi, owszem, to była celna odpowiedź na potrzeby tej szermierki słownej, Polacy sobie zapamiętają, bez względu na to, jaki procent, jaka domieszka krwi żydowskiej jest w tych poszczególnych osobach, to ludzie sobie to zapamiętają. Ale była to jakaś odpowiedź, oczywiście po tym chwilowym pogubieniu się i dwa razy odpowiedzi pytaniem na pytanie. Ale zabrakło dosłownie kilkunastu sekund, żeby nie było widać poddenerwowanego Radka Sikorskiego wstającego w trakcie napisów i nie podającego ręki Monice Olejnik. Dziennikarce, jakby na to nie patrzeć, zaprzyjaźnionej. Oczywiście to poddenerwowanie, to rozdrażnienie nie wzięło się znikąd i to nie chodzi o to pytanie, bo tak jak mówię, on sam je źle zrozumiał, sam je źle zinterpretował. Otóż Radziu Sikorski zdał sobie sprawę, że w jego partii politycznej, w Koalicji Obywatelskiej jest pełzający antysemityzm i pisze o tym gazeta pana Szechtera. Poza tym, jak można usłyszeć już zupełnie na ofie, w Koalicji Obywatelskiej, w naszym społeczeństwie, dobrą rekomendacją nie jest pochodzenie Applebaum. Czyli identyczne informacje jak w Tygodniku Powszechnym. Owszem, tutaj też w sposób zawoalowany jest mowa tylko o pochodzeniu, z tym, że różnica jest taka, że co innego piszą tobie w prasie, co innego w inny sposób zada tobie pytanie zaprzyjaźniona dziennikarka, a te same komunikaty inaczej słyszysz w kuluarach, gdzieś tam pocztą pantoflową, wśród kolegów i koleżanek.
partyjnych. Chodzi mi o to, że te informacje mogą być podawane w sposób prostacki, w sposób dosłowny. No i Radziu Sikorski czuł pismo nosem, czuł tą dwuznaczność i popełnił freudowską pomyłkę. Zresztą to poddenerwowanie najprawdopodobniej bierze się również z wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Chłop codziennie musiał czuć, jak prezydentura przecieka mu przez palce. No i żeby nie było wątpliwości, na drugi dzień po wywiadzie Georgette Mosbacher, która najprawdopodobniej do nas wróci, napisała, że jej się bardziej Rafik podoba. Dlatego też uważam, że nie mieliśmy do czynienia z ustawką. W kontekście aktualnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych zasadnym jest pytanie o pochodzenie żony Sikorskiego, ponieważ jest Amerykanką i jest uwikłana w koterie polityczne. A byłoby to cholernym balastem przy ewentualnych rządach Radka. Natomiast ludzie opowiadają historię, jakoby to była ustawka, by wtedy, kiedy Radek Sikorski przegrałby wybory, można by było zrzucić winę na Polaków, na rzekomy antysemityzm. Tyle, że to jest niezrozumienie sytuacji, ponieważ mówimy tutaj o prawyborach w Platformie, w Koalicji Obywatelskiej. Prawybory dotyczące tylko aparatczyków Koalicji Obywatelskiej. Natomiast kolejny argument, czyli rozładowanie tematu zawczasu, moim zdaniem również jest chybiony, ponieważ to Radek Sikorski to uzbroił i uzbroił to w najgorszy możliwy sposób. Widzieliśmy zdenerwowanego dyplomatę, który nie podaje ręki rozmówcy, który w sposób obsesowy odnosi się do osoby zaprzyjaźnionej, którą, no możemy zaryzykować takie stwierdzenie, przynajmniej do tamtego czasu lubił. To go dyskwalifikuje jako dyplomatę. Radek Sikorski latami wyrabiał sobie wizerunek osoby aspirującej bądź należącej już do globalnej elity. Bilderberg, Davos, Heritage, no i do tego latami ćwiczona maniera, ten charakterystyczny, wsobny uśmiech, którym komunikuje, że on wie, kto po co, z kim i dlaczego. To charakterystyczne cedzenie słówek niczym ekscentryczny brytyjski lord. I Radziu Sikorski w ostatnich miesiącach nam rozkwitał, tym bardziej na tle Donalda Tuska, który, no niestety, bo jedziemy na tym samym wózku, staje się popychadłem na arenie międzynarodowej. On nawet już przestał zaklinać rzeczywistość. Naprawdę mniej nikt nie ogra w Unii Europejskiej. Ta smutna i żenująca sytuacja w studiu TVN pozwala nam zadawać pytania, ile tutaj jest aktorzenia, a ile realnego kunsztu dyplomatycznego i ewentualnych koneksji. No bo nie mówimy o tym, że chłop się odpalił w studiu, bo usłyszał pytanie, ale odpalił się po tym, jak był poddawany presji i ze strony kolegów partyjnych, ale także obserwując sytuację w Stanach Zjednoczonych. Przecież podobnej presji, o ile nie o wiele większej, byłby poddawany nieraz, bo mamy ciekawe czasy i jakby to było, gdyby miał się dogadywać z Rosjanami, z Niemcami, z Francuzami, z Amerykanami. Czy byłby w stanie dowieść, już nie mówię, że jakiś sukces dyplomatyczny, ale sensowne warunki, czy wytrzymałby psychicznie presję, która w czasie negocjacji byłaby wywierana? Ponieważ obawiam się, iż jeżeli doszłoby do rozgrywki ze starszymi i mądrzejszymi, gdzie już te piękne uśmiechy i cedzenie słówek nie wystarcza, no to Radziu Sikorski mógłby do nas wrócić ze sprawiedliwym porozumieniem, na przykład z Rosją, i kazał nam je zaakceptować, tak jak doradzał w 2014 Ukraińcom. I to tyle ode mnie i to tyle na teraz. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, a może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z gireczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.